jakby my nie jesteśmy dostosowani do technologii. I właśnie są takie sytuacje, że my jako faceci, no naszym zadaniem jest, wiesz, rozsiać jak najwięcej nasienia, dlatego faceci, z tego co pamiętam, około 50-60% kobiet dają na tak, w prawo, a u kobiet to jest dosłownie kilka albo tam kilkanaście procent, bo dla kobiet na przykład Instagram jest tym, czym jest dla nas pornografia. Większe znaczenie ma u nich to, czy ich kursant osiągnie sukces, czy nie, to jest to, jak on podchodzi do swoich porażek. My jako ludzie jesteśmy bodajże jedynym gatunkiem, który aż w 50% jest jakby kształtowany przez warunki zewnętrzne. Teraz, tak jak ty zostałeś gdzieś ukształtowany, jesteś po jednej stronie spektrum, to teraz nagle rozumiesz, co się dzieje po drugiej stronie spektrum i przez to jesteś w stanie na przykład dogadać się z większą ilością osób. Osoby mniej otwarte na nowe doświadczenia, to osoby, które myślą mniej kreatywnie, to są osoby ze statystycznie mniejszym IQ. Jak posiądziesz tą wiedzę, to nie możesz jej odwiedzieć i widzisz, dlaczego i z jakiego powodu idziemy w złym kierunku. Gość sprawdzał, jak regulacje seksualne wpływały na zachowania kulturowe. I korelacja jest 1:1. Jednym z ostatnich etapów upadku cywilizacji jest popularyzacja takich rzeczy jak na przykład homoseksualizm, bo skoro seks nie jest już tematem tabu i religia go nie zabrania, to możemy pokazać, hej, tu jest 5% ludzi, które chłopy lubią chłopów, więc hej, porozmawiajmy o nich, porozmawiajmy o tym. Wychodzi dziewczyna na gali Fame MMA i w rozmowie po walce mówi, wpadajcie na mojego OnlyFansa, to powinniśmy ją wziąć i społecznie ją wykluczyć. To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-kroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść, nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały, znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy, oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!